nam światła. I zobaczymy. Jak na razie chyba dobry start Maxa Radomskiego, ale z tego co widziałem, Anon też jest blisko. Mogą być side by side do pierwszego zakrętu. Bez kontaktu, ale chyba Anon obejmie prowadzenie, chociaż ma teraz wewnętrzną Red Bull. No będzie walka. Będzie walka do następnych zakrętów, ale chyba jak na razie Red Bull jest z przodu. Tutaj trzeba też zauważyć, że Max Radomski startuje na hardach, także Anon ma przewagę. W tej chwili po wewnętrznej wciska się tam do zakrętu. Będzie walka koło w koło w tej krętej sekcji. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Max Radomski, P1. Tam jeszcze w międzyczasie widziałem ktoś Borysa Promnego zahaczył. No, Borys tam straszył Pixela przy ostatnim zakręcie, a w tej chwili wyprzedza go do pierwszego zakrętu. W tej chwili bardzo ładne ujęcie z kamery. Dwóch walczy, mianowicie Pixel i Borys, ale do tego może włączyć się Bruno Radke, który może na tym wszystkim skorzystać, tylko musi mądrze to zagrać. No i widzimy koło w koło Mercedes oraz Alfa Romeo. No, jest bardzo ciekawe. Mamy troszeczkę sytuację jak z Maxem Radomskim i Anonem. Ale to Borys wychodzi zwycięską ręką w tej chwili. I znowu oglądamy to z perspektywy Bruno Radke. W tej chwili Pixel bierze się za Borysa, wyprzedza go. Te flagi, to jest... Pixel. Pixel, tak. I to jest chyba obrót. Przednie skrzydło jest całe, więc tam po prostu jakiś błąd chyba popełniony w zakręcie. Przepuszcza jeszcze kierowców, chociaż jedzie tutaj wolniej troszeczkę. No na razie jest daleko, ale może się pokusić w tej chwili o coś. Tutaj jakaś zmiana biegu wchodziła w grę. No i mamy Bruno Radke w tej chwili wyprzedza Borysa, chociaż Borys tutaj odgrywa się troszeczkę. No i zobaczymy, kto będzie miał DRS. Bruno, przepraszam, z DRS-em. No i Williams w tej chwili wygląda na to, że... Oj, tutaj troszeczkę zmienił linię podczas hamowania, także nie wiem, jak to będzie brane pod uwagę przez sędziów, no ale jedno mamy pewne. Bruno przed Borysem. No i zobaczymy, czy nie odgryzie się tutaj zaraz kierowcą Mercedesa, no bo to nie jest wcale takie oczywiste. Tak, będzie tutaj wyprzedzony Bruno Radke, no ale z drugiej strony kierowca Williamsa będzie miał otwarte skrzydło, możliwość otwarcia skrzydła na prostej startu mety, więc tam też raczej bez problemu powinien łyknąć Borysa Promnego. Mamy walkę, El Michael z Kaczką. Widziałem gdzieś tutaj na live timingu, że wymieniają się chłopaki pozycjami. Tak, czy będzie taki diving lekki? Jest. Jest, ale chyba kontakt. Kontakt. Nie wiem, czy tam nie doszło do uszkodzenia przedniego skrzydła El Michaela, ale jak na razie jadą side by side w tej sekcji. Wypchali się tutaj, Michael wypycha teraz kierowcę Alpina, więc tutaj wymierza chyba samemu sprawiedliwość na torze. W międzyczasie widzę tam Claudela walczącego z dwoma bolidami, Bruno Radke i Sandersik. Tutaj najpierw wyprzedził Bruno, w tej chwili bierze się za Sandersika od wewnętrznej do tego zakrętu, no i wychodzi z tego wszystkiego Ferrari na zwycięskiej pozycji. Ten punkt pomiarowy do DRS-u chyba działa na dwie strefy, czyli tą pierwszą tutaj na prostej startu mety i tą drugą zaraz po tej szykance. Czy będzie w stanie wyprzedzić Williams Alfa Tauri? Tak, piękny manewr po zewnętrznej, chociaż będzie się tutaj odgryzał Sandersik. Będzie miał Sandersik DRS. Oj! Oj, kontakt, tam doszło do kontaktu chyba, z czego... Tak, i mamy skrzydło uszkodzone. Jest bardzo, ale to bardzo blisko, 0,2. Zobaczymy, jak wyjdzie z tego zakrętu, ale wyszedł znacznie lepiej niż Mercedes. I wygląda na to, że Ferrari przynajmniej na ten moment, na 23. okrążeniu, może objąć miejsce na podium, chociaż zobaczymy. Będzie side by side do pierwszego zakrętu. Ależ... Blisko, koło w koło jadę. Tak, piękna walka jak na razie. Chyba lekki kontakt, tak mi się wydaje. Lekko tam mógł zahaczyć Mercedes... Bartka Claudla. Zobaczymy, czy ta próba od zewnętrznej będzie udana. Napędzi się w tej chwili Bartek Claudel, ale Borys cały czas.
moment, gdy te nadzieje zaczynają siadać i teraz będę próbował od zewnętrznej do pierwszego zakrętu wyprzedzić, jest całym bolidem przed, ale Borys opóźnia hamowanie, wciska się, jadą koło w koło, no tak. Ale Bart Knoedel na razie wychodzi zwycięsko. Borys będzie miał DRS, będzie chciał się odkuć kierowca Mercedesa, ma więcej ERS-u. Po wewnętrznej switchback ze strony Ferrari, tutaj naprawdę bardzo ładna walka między tymi dwoma kierowcami. W pozycjach Max Radomski 7 sekund przewagi nad Anonem, a Bartek może tutaj spróbować ataku do T1 i to będzie... Tak, to będzie dość pewny atak, dość pewny manewr wyprzedzania, no ale oczywiście tutaj może się odgryźć Mercedes. Zobaczymy, jak wyjdzie z tego zakrętu na tą prostą. No, daleko jest. A my wracamy tam na trzecią pozycję, bo dość duża walka, którą trochę pominęliśmy przez te żółte flagi. Borys. Tak, Borys odzyskuje pozycję numer 3, ale Bartek będzie się odgrywał, ma DRS. Po wewnętrznej będzie wchodził do zakrętu numer nie wiem, który. I troszeczkę tam kontakt delikatny był pomiędzy Mercedesem a Ferrari, ale to Bartek znowu jest z przodu. No ale jest w stanie utrzymywać to tempo Borys i do T1 to on chyba... Tak, to on będzie miał trzecią pozycję, zablokował tutaj Bartkowi linię jazdy. No ale Bartek będzie miał teraz DRS, więc on będzie mógł tutaj się odgryźć. Będzie po zewnętrznej fenomenalne ujęcie z tego wierzchołku zakrętu. I mamy znowu walkę o trzecią pozycję, znowu w tych S-kach w pierwszym sektorze, no ale jak na razie Mercedes wychodzi z niej zwycięsko. Ale zobaczmy, Bartek będzie chyba... Nie będzie atakował tutaj. Wyglądało to, jakby już najeżdżał do ataku. Moim zdaniem McLaren powinien zjechać tutaj z drogi, nie przeszkadzać tym kierowcom, bo nawet taki duch może bardzo rozpraszać zawodników. Dokładnie, ale teraz jest ten moment. Bartek atakuje czy nie atakuje? Zmienia linię tutaj po zewnętrznej bierze Borysa. No i jak na razie... Znowu zacięta walka koło w koło. Na ostatnim okrążeniu żaden z nich nie ma zamiaru odpuszczać i to Bartek wychodzi zwycięską ręką w tej chwili. I to będzie Bartek Knoedel. 5 sekund dla Dariusza za nieuznaną, wcześniej nieuwzględnioną karę. Bartek Knoedel wygrywa. O pół sekundy jest przed Borysem Promonem, więc fenomenalna walka. Wygrał tą walkę, naprawdę pokazał wielkie doświadczenie, ale jeszcze nie można zakończyć tego wszystkiego. Tutaj widzę, że są małe odległości pomiędzy kierowcami. Tak, tam Simarino wraz z Kaczką są bardzo, ale to bardzo blisko siebie, więc zobaczymy. To będzie zależało od wyjścia, ale tam chyba nie będzie żadnych zmian. Nie, bardzo blisko siebie. Zamykamy w tym momencie już pierwszą dziesiątkę.